Siema, z tej strony Kornik. Dzisiaj razem z ekipą SFD jesteśmy w Poznaniu, a moim gościem jest Wojciech Gola. Witam serdecznie, witam, współwłaściciel Fame MMA. Witam wszystkich. Zacznijmy od genezy, od samego początku. Pamiętasz, kto i kiedy Ci przedstawił pomysł na zorganizowanie gali, czy sam na to wpadłeś? Ogólnie temat walk youtuberów krążył w sieci od już dłuższego czasu. Przewijały się gdzieś pomysły na różne walki, ale nikt nie wpadł na to, żeby zrobić całą galę. I pamiętam, jak pewnego, też jakby moja walka z bonusem BGC była takim mocnym krokiem dla mnie, żeby już coś zacząć rozkminiać w tym temacie. Bardzo mi się spodobała ta przygoda i chciałem, żeby więcej osób przeżyło to, co ja. Mimo że to była walka z bonusem, to był 50 kg cięższy, wszyscy się śmiali z tej walki, to było dla mnie też takie troszkę wyzwanie osobiste, taka zajawka, i to była naprawdę niezapomniana przygoda i chciałem, żeby więcej osób mogło to przeżyć. A gdy zobaczyłem streama Guzika, to jest osoba, która jest streamerem na YouTubie, on siedział wtedy u Daniela i on wyzwał Boxdela, czyli mojego wspólnika, do walki. I wyzwał go na walkę w dniu 1 stycznia. Czyli jakby dzień po Sylwestrze, stwierdziłem, wow, jaki to jest w ogóle niesamowity termin. Tak jak Marcin Neyman mówił, chyba gorszego terminu w roku nie da się wybrać. No to od razu telefon do Boxdela, zdobyłem go od mojego przyjaciela Karola Blowka. 23:30 w niedzielę, dzwonię: Michał, słuchaj, Wojtek Gola z tej strony. Wiem, że macie mieć walkę, ale nie róbmy tego w ten sposób, zróbmy całą galę, stary. Mówię, całą galę frykowych walk. Zbierzmy influencerów, youtuberów, osoby popularne nawet z ekipy, czy też seks na plaży i stwórzmy największe takie show frykowe w Polsce. No i Michałowi bardzo się spodobał ten pomysł, powiedział, robimy to. I tak to się wszystko zaczęło. Ciężko było wystartować z tą pierwszą galą? Tak, początki były ciężkie. Jeszcze pamiętam, jak jeździłem do Warszawy, w ogóle nie wiedziałem, z czym to się je. Miałem doświadczenie, ponieważ od lat prowadziłem studio filmowe, więc przy okazji realizacji filmów reportażowych z eventów mogłem troszkę gdzieś tam zauważyć, jak to się organizuje, rozkłada się scenę, jak to trwa, że trzeba mieć ekipę od światła, dźwięku, tutaj live streamy. Miałem już pojęcie przez lata zebrane takie pobocznie na temat organizacji imprez. To mi też trochę ułatwiło, bo wiedziałem, jakie elementy by ty potrzebował. No jeszcze pamiętam, jak na przykład pojechałem do ekipy, wyszukałem gdzieś w necie po prostu ekipę, która robi live streamy pay-per-view. Pojechałem tutaj na początku, tutaj pan Piotr, którego też pozdrawiamy, to tak patrzył na mnie, wiesz, kurczę, jaki świr, nie? Co on w ogóle ma za pomysł? To tak patrzył, no fajnie, no ciekawe, no ale tak, wiesz, nie traktował tego poważnie. Przyszedł do niego chłopak, który ma jakiś tam szalony pomysł. No ale z czasem, gdy już pojawiło się kolejne spotkanie, bo już zebraliśmy ekipę, tutaj Krzysztof był też ze mną, Rafał dołączył do ekipy. Jak już zaczęło się robić takie to wszystko poważne, zebraliśmy zawodników, no to już faktycznie wszyscy zaczęli podchodzić do tego mega poważnie, pojawiły się większe pieniądze, które trzeba było zainwestować. No i tak to się wszystko zaczęło. No ale to taka najtrudniejsza rzecz, która Ci przychodzi na myśl przy organizowaniu wszystkich gal, to co to było? Znaczy, na początku to na pewno w ogóle zebranie ekipy, stworzenie teamu, który mamy w tej chwili. To jest tak niesamowity team, że po prostu tutaj miałem duże szczęście albo dużo dobrą intuicję, żeby dobrać dobre osoby odpowiednie do ekipy, która z nami w tej chwili pracuje. Mamy naprawdę świetny team. Świetną ekipę, niezastąpioną, mam świetnych wspólników, którzy poznali się tak naprawdę wszyscy pierwszy raz u notariusza przy zakładaniu spółki. Tylko ja znałem wszystkich, a oni się nie znali, także to jest w ogóle, wiesz, wchodzimy, Michał wchodzi tutaj, siedzi taki łysy pan, Rafał, mówię, no to jest Rafał, wiesz, Michał już tak, ogólnie no, ciekawa historia. No i tak to wyszło, no stworzyliśmy naprawdę świetny team, wszyscy są niezastąpieni, każdy daje się wszystko i cieszę się, że tak to fajnie funkcjonuje. No ale domyślam się, że dzisiaj są Ci wdzięczni za to, że no, Ci zaufali. Myślę, że tak, ja też jestem im wdzięczny, że w ogóle mi zaufali, bo naprawdę to, wiesz, Rafał do mnie przyszedł, mówię, słuchaj stary, jest taki pomysł, są takie walki celebrytów i po prostu zróbmy to.
tutaj wiesz, walczył kiedyś Mariusz Podzianowski z Neymanem, było tyle oglądalności, a my zrobimy teraz 8 takich walk. No ale powiedz mi, no już na samym początku wierzyłeś w to, że to tak szybko i do takich rozmiarów się rozrośnie? Ja nie wierzyłem, ja wiedziałem po prostu. Mówię, stary, my musimy, no, musimy to zrobić, bo ja wiem, że to będzie po prostu strzał w dziesiątkę. Mówię, to jest niemożliwe, żeby to się nie udało. To jest po prostu hit, który na pewno wypali. Też troszkę Michał na początku nie był zdecydowany, troszkę to trwało, żeby go przekonać. Dużo telefonów i tak dalej, ale jak już to wszedł, to naprawdę się zaangażowaliśmy. No i cieszę się, że tak to wyszło, bo no od początku byłem totalnie przekonany, że to wypali. Naprawdę dawałem się wszystko, żeby to... Poświęciłem tak mocne pół roku na zbieranie teamu i tak takiego naprawdę zaangażowania, żeby to ogarnąć. No to powiedz mi w takim razie, gdzie widzisz Fame MMA za 2 lata? Do jakich rozmiarów to się rozrośnie? W którym kierunku to pójdzie? Znaczy w ogóle jestem strasznie w szoku, że już przy trzeciej gali robiliśmy... Już trzecia chyba gala była na Atlas Arenie. To jest dla mnie w ogóle... Tego się nie spodziewałem w ogóle, że to jest realne. Bo dla mnie, jak kiedyś słyszałem cenę za wynajem jednego dnia Atlas Areny, to mówiłem, to jest niemożliwe przed pierwszym galą. Mówię, to jest, kogo na to stać, to jest nierealne. No ale dzięki wsparciu fanów, dzięki w ogóle tak ogromnemu zainteresowaniu, jest to możliwe, żeby być teraz na największych obiektach w Polsce, nasze gale. No i na pewno, no nie spodziewałem się, że tak to daleko zajdzie. Ktoś mówi Stadion Narodowy. Kiedyś nierealny, teraz można pomyśleć, że może kiedyś będzie to realne. No a powiedz mi, gdybyś miał, masz pewność, że na pewno się zgodzą te osoby i możesz wybierać z wszystkich ludzi na całej ziemi, to kogo byś zatrudnił jako zawodnika zawodniczkę do Fame MMA? Ja z takiego właśnie bardzo się interesuję matchmakingiem, takim punktem widzenia sprzedażowym, no więc zdecydowanie mogę powiedzieć, że Justin Bieber, Shawn Mendes, Ariana Grande. Justin Kim Kardashian. No, ci powiem, zobaczyłbym. A zresztą Justin Bieber to nawet coś napąkiwał przez pewien czas z Tomem Cruise'em. Tak, chyba chcieli zorganizować walkę. Zostawiłbym na przykład Kim Kardashian z Beyoncé, albo wiesz, takie frykowe zestawienia. A z polskiej sceny? Z polskiej sceny? No z polską sceną jest już o tyle fajnie, że naprawdę mamy już duże możliwości i... Te osoby, które chcemy, żeby faktycznie się pokazały, jest taka już większa możliwość, żeby faktycznie to się udało. Tutaj jest cięższy wybór, bo tak naprawdę, kurczę, weźmiesz kogoś mega znanego, ale nie do końca, na przykład, nie wiem, on się tak, to się tak przełoży na taką, mimo wszystko zajebistą sprzedaż. No dobrze, a jest jakaś osoba, która jest bardzo znana, ale mimo to nie zatrudniłbyś jej Fame MMA? No, to tak ciężko mi powiedzieć, ale wiadomo, że na przykład są osoby, które na przykład do zupełnie innego targetu docierają, bo na przykład taka osoba jest super znana. Ciężko mi to w tej chwili tak powiedzieć, ale z Polski, no kurczę, na pewno jest kilka takich osób, które chciałbym zobaczyć w tego, na przykład, no, nie wiem. No. A jakaś osoba, która mimo Twojej propozycji odmówiła Ci w walki? Wiesz co, zdarzało się to, ale to bardziej w takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi, słuchaj Wojtek, to nie jest totalnie mój klimat. Ja tego nie czuję, nie chciałbym się sprawdzić w sportach walki, bo wiadomo, że nie każdy wejdzie do oktagonu. Oczywiście. Ktoś na przykład, nie wiem, jest piosenkarzem mega znanym, bo to się zdarzyło i mówi, ja wolę na przykład śpiewać, miałem koncertów tyle, że to totalnie nie mam na to czasu i nawet gdybym chciał, to tak. No a powiedz mi, co sądzisz o tym, bo teraz są nowo powstałe organizacje, które na pewno zainspirowane sukcesem Fame MMA, szukają swojego miejsca na rynku. To już nawet wybiega troszkę poza MMA, ze względu na to, że powstaje teraz organizacja Votore, czyli walki na gołe pięści albo Punchdown, gdzie no, można powiedzieć, będzie walka na liście. No i to też zrobił w tychu, to tak, kolega. Tak, tak. No i co sądzisz o tych organizacjach? Kibicujesz? Jest to jakaś konkurencja dla Ciebie? Jak to odbierasz? Znaczy, nigdy nie miałem takiego podejścia, żeby mówić, kurde, to jest konkurencja. Totalnie nigdy z takiego założenia nie wychodziłem. Zawsze stwierdziłem, kurde, panowie, róbmy swoje. Nie patrzmy na to, robimy swoje. No kurde, wiadomo, że będą powstawały takie gale. No bo no, siłą rzeczy będą powstawały. Punchdown to jest ptycha gala na liście. Totalnie nie wiem, jak to się przyjmie. Mam nadzieję, że fajnie. Nigdy nie byłem na takim evencie. Chciałem to zobaczyć, więc sam przyjdę, o ile nie będę w Anglii, bo mamy dzień później galę w Anglii, więc no pewnie będę w Anglii, ale na pewno będę to śledził z zaciekawieniem. Gala Votore, gala na gołe pięści. Przyznam szczerze, że sam chciałem organizować taką galę. I nie mówię, że nawet tego to się nie zdarzy, bo ja to już dawno, nawet jeszcze przed... Strasznie się zajarałem tym tematem. Jest to bardzo brutalne, trzeba przyznać.
trzeba to dobrze ugryźć, no bo to mimo wszystko już MMA jest dosyć sportem bardzo kontaktowym, takim ostrym, a już walka na głowę pięści, no robią to, kończy się to wieloma kontuzjami, no ale no kurczę, no sam nie wiem, chciałbym to zobaczyć, więc też pewnie będę to oglądał, trzymam kciuki. Nie mam takiego podejścia, że żeby jakoś tam być złym, że komuś, że ktoś coś robi, nie? Spoko, fajnie. No a jak idzie organizacja walki gali w Anglii? Cały czas nad tym pracujemy. No jest to zupełnie nowy rynek, w ogóle też jestem w szoku, że tak szybko już wyszliśmy za granicę, mamy tam fajnych twórców, takich, którzy mają milionowe zasięgi. Są to głównie gwiazdy telewizji, na przykład Scotty, który wygrał Celebrity Big Brother w Anglii. On jest naprawdę znany w całej Anglii. Był w wielu stronach ekipy z Jordy Shore. Tylko oni po prostu są bardziej osobowościami telewizyjnymi. Brakuje nam jeszcze troszkę youtuberów takich, którzy mogliby bardziej zaangażować społeczność youtubową. Cały czas nad tym pracujemy. No ale to rozwijamy się, to pierwsza gala to jest. Wiadomo, że u nas pierwsza gala w Koszalinie. 1500 osób na trybunach, to i tak było, kurczę, ogromny sukces. Fajnie, że też zaczynaliśmy od takiego mniejszego progu. A nie rzuciliśmy się na galę nawet na, nie wiem, 5 tysięcy, bo było trudniej to zorganizować. A ten Koszalin był taką idealną jakby lokalizacją. No i mimo wszystko to pay-per-view też już nas zaskoczyło. A to powiedz mi, w Anglii rozpiska, ten fight card, jak daleko jest posunięty, ile macie? No, w tej chwili już mamy większość walk, to w tej chwili już jest zamykane. Może widzowie by chcieli mnie zobaczyć w Anglii. Może nawet, kurde, może mało czasu na przygotowanie, ale kurde, ja sam bym też chciał wskoczyć do takiego, dla zajawki, kolejna przygoda, no zajebista okazja, może kiedyś tak. Rozumiem, dobra, a teraz wróćmy troszkę do gali wcześniejszej, czyli Fame MMA 5. Bestia kontra Neyman, jak bardzo to było sprowokowane przez Was, a jak bardzo to wymknęło się spod kontroli, bo podejrzewam, że to nie było ustawka. Znaczy, to jest temat, który jest bardzo nim głośno. Wielu ludzi mnie pyta, mówi, kurde, taki wrestlingowy element. No to ja wam powiem tak, to wyglądało w ten sposób, że Piotr ogólnie chciał bardzo zawalczyć w MMA. Jest utytułowanym zawodnikiem. Wiele osób go kojarzy tak naprawdę na scenie kulturystycznej, scenie fitness. Myślę, że ktoś interesuje tematem, to będzie go kojarzył. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś no-name, bo mimo wszystko on jest kojarzony. I miało być tak, że Piotr wyjdzie do oktagonu. Był temat, że on chce wyzwać Marcina Neymana. Mówiłem, słuchaj stary, jak chcesz wyzwać Marcina, my go zakontaktowaliśmy, że będzie u nas walczył, Piotr. Mówi, jeżeli chcesz wyzwać Marcina, możesz wyjść do oktagonu i to zrobić. No ale chłopaki mieli pomysł z menedżerem i wejściem jeszcze z kilkoma osobami. Ja mówiłem, że to będzie takie wrestlingowe, trochę takie, no nie róbmy tego, tylko może chłopaki się podprowadzą pod oktagon i ty sobie wejdziesz sam. Ale mimo wszystko no, chłopaki zrobili to w ten sposób, wyszli do oktagonu wszyscy, wyszedł menedżer, przejął mikrofon, co było dla mnie też dużym zaskoczeniem, bo no, nie spodziewałem się tego, że tak to będzie wyglądać. Wyszedł też z chłopakami, którzy go jakby tak eskortowali. Marcin Neyman sam był troszkę zdziwiony tym wszystkim. Tam poszła niezła riposta w ogóle swoją drogą. No, emocje były ogromne, tam wszyscy tam krzyczeli w ogóle. No, na pewno zrobił zamieszanie duże Piotr. W każdym razie ja sobie oglądam czasem, bo to jest taki strasznie taki mem głośny, wiesz, oglądam sobie. Jestem Nikodem Nikoś Zatowka i przedstawię wam nowy nabytek, Fame MMA. Bestia Team, Piotr Piechowiak. Wiesz, to, kurde, co by nie mówić, dużo hejtu poszło, ale... Ale stanie to się klasykiem, takie, to jest, jak już się to jest stało. Klasyk, co? Ja sobie to czasem oglądam, po prostu, żeby sobie, wiesz, to mam gorszy dzień, mówię sobie, a włączę sobie i wiesz. Jest to takie kontrowersyjne. Piotr trochę poniosł emocje, bo faktycznie się rzucił na Marcina Neymana. Jak on dosłyszał, to długo powstał o tych osłach tam, że wypuścili zoo. Tylko, że Piotr taki jest. Ja go poznałem, to jest gościu, który jest totalnie nabuzowany. On chodzi, wiesz, o kurde, wiesz, rozwalę go. Jest taki, on taki po prostu jest. Ludzie myślą, że może to był jakiś wrestling, jakaś ustawka, ale po prostu nie. Oni mieli wyjść, znaczy miał wyjść sam Piotr. Wyszli wszyscy. Tak się stało. Mieli taki plan. To jest Fame MMA, to jest show. Sam się zaskoczyłem troszkę tym wszystkim, co potem się rozkręciło. Ale mimo wszystko jest to jakiś mem. Wywołało to duże poruszenie. Ja na przykład
No, ogląda sobie to czasem, mnie to trochę tak bawi, jest to pozytywne takie. No i zobaczymy. Ta walka nie jest zakontraktowana, Marcina z Piotrem Piechowiakiem. Nie jest to jeszcze zakontraktowane, nie jest to klepnięte. Nie mówię, że to się nie wydarzy, bo wiem, że Marcin jest za tą walką. On chce teraz, kurczę, odegrać się za to wszystko i myślę, że Piotr też chce, więc no, są tutaj duże emocje. Zobaczymy, jak to się rozkręci. Sam jestem ciekawy, szczerze mówiąc, bo jeszcze tego nie myśleliśmy nad tym tak bardzo, czy robimy to, czy nie. No ale skoro mówisz, że Marcin chętny, no to w takim razie dwóch chętnych jest. No, jak widzowie, słuchajcie, to jest dobry moment, słuchaj. To jest dobry moment, żeby zapytać widzów, czy widzowie chcą tej walki, chcą zobaczyć, bo no ja na przykład jestem gościem, który lubi, jak się dzieje, a wiem, że Piotr jest takim świrem, że pozytywnym świrem, znaczy jak widać było też trochę negatywnym, różnie po prostu, ale no wiem, że Piotr będzie robił tutaj na pewno show, bo poznałem go osobiście i on taki po prostu jest, on jest mega nakręcony, mega nabuzowany, wiesz, tak lata, no wygląda jak wygląda, widać, że ma tą energię. Więc jestem ciekawy po prostu, jak widzowie, jeżeli chcecie, napiszcie, czy chcecie tej walki, czy nie. Ale myślę, że tak walka, Marcin chce tej walki, mogę już teraz powiedzieć Wam, że rozmawiamy z nim, Marcin Najman chce tej walki, Piotr chce tej walki. No i teraz myślę, że tutaj decyzja należy do widzów, bo jestem ciekawy, czy chcecie tej walki, ale myślę, że w tej chwili Marcin Najman i Piotr Piechowiak to byłaby walka, która niosłaby ze sobą bardzo duże emocje. A Ty jak sądzisz? No ja bym chętnie zobaczył. No to się cieszę. Ja też bym to zobaczył, bo słuchaj, dużo ludzi mówią, że nie, ale z drugiej strony ja sobie myślę, kurde, kurde, chciałbym to zobaczyć, no. I w tej chwili mi się wydaje, że Piotr jest takim, no, Trypson, Piotr, Marcin Wrzosek się pojawiał, to jednak Piotr Piechowiak jest teraz takim najgorętszym tematem. No zdecydowanie. Powiedz mi, jest jakaś walka, którą zorganizowaliście i żałujesz, że do niej doszło? No kurczę, to jest ciekawe pytanie. Nie myślałem nad tym jeszcze. Może nie żałuję żadnej walki, którą zorganizowaliśmy, bo każda walka była ciekawa i każda walka miała ze sobą jakąś historię. Natomiast może bardziej żałuję tego werdyktu, który był po walce Adriana Polaka z Kasiuszem. Błędnego werdyktu sędziów, bo to było niepotrzebne, nie? Bardzo. Ale też co, jako organizacja, no, wyciągnęliście wnioski, jednak to może było potrzebne na zmianę jako na lepsze. Jakby, no. Tak, że w tak jakby wczesnym stadium, jakby kiedy to była bodajże trzecia gala. Tak, trzecia gala. I jakby wyciągnęliśmy wnioski, chcemy się rozwijać i to nam dużo dało, jakby, bo w tej chwili już takiego błędu nie popełnimy. Mam taką nadzieję, bo mamy teraz naprawdę wysokiej klasy sztab sędziowski i myślę, że to już się nie powtórzy. A jak już jesteśmy w ogóle przy walce Polaka z Kasiuszem, planujecie zorganizować rewanż? Nie sądzę. Kasiusz to jest taki gość, który ma, jak Marcin Najman, listę, tak, kolejkę oczekujących tutaj rywali, którzy chcą się z nim zmierzyć. Dlatego jest wiele ciekawszych tutaj zestawień. Powiedz mi, jak reagujesz na zarzuty, że promujecie patologię, tak nazwijmy to zarzuty przeciw Fame MMA. Jak się do nich odnosisz? Wiesz co, tak naprawdę kto śledzi naszą federację, kto wie, jak działamy, jak pomagamy charytatywnie, co robimy też dla sportu, bo tak naprawdę dzięki Fame MMA, no teraz MMA znowu przeżywa takie drugi taki boom. I już nie jedna osoba mi to mówiła, ale też tutaj pan Sławomir nawet powiedział, że po prostu w tej chwili sale pękają w szwach, bo młodzi ludzie chcą trenować MMA. I dużo jest większe zainteresowanie MMA. Ja widzę też to po swoich wiadomościach, widzę też to po tym, ile dostaję tych wiadomości. No i też chodzę do klubów, trenerzy mi to mówią, że teraz kurczę, stary, no każdy chce trenować, dużo ludzi chce trenować MMA, bo chce kiedyś, zajadało się, ogląda swoich idoli, którzy, nie wiem, na przykład Marta Linkiewicz, która przyszła, ogląda metamorfozę, bo ona naprawdę zmieniła swój tryb życia o 180 stopni, schudła z 15 kilo, jak nie nawet więcej, ona po prostu zaczęła trenować regularnie, zdrowy tryb życia, przestała imprezować i ona, mając fanbase wielkości miliona w tej chwili i 0,5 miliona na Instastory,
ona daje mega dobry przykład tym ludziom. Ona pokazuje, że można się zmienić, że można być zajebistą laską, która dba o siebie, prowadzi zdrowy tryb życia. I kurde, moim zdaniem taka przemiana to nie jest promowanie jej jako osoby, która powiedzmy też miała swoje jakieś młodzieńcze wybryki, tylko ona teraz, właśnie taka osoba, która miała młodzieńcze wybryki, a się zmieniła, da dużo więcej niż osoba, która była zawsze zajebista, zawsze ułożona i nagle zaczęła walczyć. Bo ona jakby to no, też pokaże fajny przykład, ale jednak Marta to jest taki wow, że może się zmienić, może zmienić tryb życia i robimy masę dobrych rzeczy, które chcemy wspierać młodych zawodników, fundacja. Mi się wydaje, że robimy dużo więcej dobra, dajemy dużo więcej dobra niż tego, że ktoś się na konferencji powyzywa, czy kurczę przeknie na konferencji. No to jest trash talk, to jest element promocji, ale już też nie przesadzajmy, że ktoś przez seks w MMA. Ale jaki seks? Bo ja nie wiem, czy w tym oktagonie coś tam się dzieje, czego ja nie widzę, nie wiem, ale naprawdę, no kurczę, można by się tak naprawdę każdej federacji, każdej doczepić. Każdy zawodnik coś ma za uszami. To nie są grzeczni chłopcy, którzy przyszli się pogłaskać, kurczę, czy poukładać klocki Lego, tylko to wchodzą do oktagonu faceci, którzy chcą się napierdalać i dać sobie po mordach. Więc wiadomo, że też jakby, no kurczę, no nie każdy jest święty, każdemu coś się zdarzyło zbłądzić kiedyś. Jakby wyciągać takie brudy, no to na każdą federację można coś wyciągnąć. A poza tym jest tylu zawodników, tylu 10 zawodników, no że ktoś, każdy w życiu w jakiś sposób coś zrobił, czy za czasów młodzieńczych, czy ktoś zbłądził. No to jest, wiesz, mieliśmy sytuację, że jeden nasz zawodnik, z którym już nie współpracujemy, zrobił coś kilka miesięcy po walce. A tutaj pojawił się pewien artykuł, gdzie nam to wytykają, że wiesz, że to jest jakby nasza wina. Podpisują coś, jako zawodnik to, tak, federacji. Tak, podpisują to pod nas, a ktoś, kto walczy na pierwszej gali na przykład, coś zrobi teraz, no a oni tak, napiszą tak, zawodnik tak. Fame MMA, wiesz, no kurczę, też to no, mówię, można o każdej federacji mówić wiele złego, wiele dobrego, ale my naprawdę staramy się bardzo mocno wspierać. I też my na przykład mówimy, że to nie jest sport totalnie, ale mimo wszystko, no kurczę, no te walki nie wyglądają źle. Niektóre walki wyglądają już naprawdę fajnie, ci zawodnicy dają się wszystko. Te osoby już niektóre trenują po półtora roku, bo trenują od pierwszej gali. I już można zobaczyć w niektórych elementach, walkach fajne elementy sportowe. I to już nie jest tak, że oni wychodzą tam i jest tragedia, tylko każdy chce się wszystko i pokazać, że się dobrze przygotował do tej walki. Już nie ma tak, że ktoś olewa i nie wyjdzie do, i wyjdzie do walki nieprzygotowany, bo ludzie sobie zdają sprawę, że to jest duża gala, że będzie oglądało ich masa ludzi, rodziny. Nikt nie chce zawieść fanów i tutaj każdy naprawdę trenuje na maksa. No jak już jesteśmy przy treningach sportu walki, to powiedz mi, kiedy u Ciebie się zaczęła ta zajawka? W sensie to było dopiero przed walką z Bonusem, czy coś wcześniej znaczy, się pojawiło? Ja zawsze się strasznie pasjonowałem sportami walki, ale nigdy, zawsze tak na rowerze jeździłem wyczynowo i gdzieś te walki poszły na bok. Chodziłem troszeczkę tutaj właśnie do Bartka Jeziorskiego, którego pozdrawiamy z Czerwonego Smoka. Gdzieś tam, zawsze troszkę gdzieś tam pochodziłem, pokopałem coś, K1. No później walka z Bonusem, no to półtora miesiąca takich naprawdę ostrych przygotowywań. No i to mi dało taką mega zajawkę, gdzie tam też troszkę zacząłem chodzić po tym, ale nie tak jeszcze konkretnie. No i teraz znowu powiedzmy, chciałbym wrócić, coś sobie potrenować. Zawsze gdzieś tam te walki są z boku, interesuję się tym, oglądam, no ale czasowo też nie jest warto pogodzić. No, ty jesteś idealnym przykładem, bo jesteś zawodowcem, więc wiesz, jak to wygląda, ile wyrzeczeń trzeba. Więc ja, żeby wejść na taki tryb jak ty, no to jest nierealne, dostosować tak dietę, kurczę, trenować dwa razy dziennie. To jest też hard. No ale kiedy organizujesz galę, masz czas w ogóle, żeby iść na matę, czy tam do siłowni poćwiczyć, czy, no, czy jest to totalnie jesteś totalnie wyłączony? Bo ja poza organizacją gali też robię jeszcze inne rzeczy, więc jakby mam tego dużo na głowie. Jak mam teraz walczyć i w ogóle, no to jest naprawdę już tryb życia taki od 7 do 22, 23 praca, nie? To jest taki tryb życia, nawet teraz, już w tej chwili. Kiedy ja wstaję o 7, powiedzmy tam o 8 na pierwszy trening, zjem sobie coś, oczywiście wiadomo, no też trzeba dbać o tą dietę. Jedna firma, druga firma, gdzieś tam trzecia powiedzmy, cały czas działam. Jeszcze powiedzmy sprawy influencerskie, gdzieś tam YouTube'a staram się prowadzić, Instagram, to wszystko jest tyle obowiązków, że ja latam od spotkania do spotkania i od tej 7 do 23 to jest mój taki tryb życia, że 23 mogę już powiedzieć, no ten telefon możesz odłożyć, powinien być spokój. Ale gdzieś tam jeszcze się pojawiają telefony, to jest niesamowite, że naprawdę jest ciężko. Ostatnio zrobiłem jeden ważny ruch, po gali. Obudziłem się, po gali i tak leżałem sam i mówię,
tak nie może być, ja tak nie mogę żyć. Tak nie mogę tak funkcjonować, bo się wykończę. Wziąłem telefon, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, wszystko, maile, wyciszyłem powiadomienia i mówię koniec, nie? Ja totalnie wyciszone powiadomienia są, sprawdzam sobie o określonych godzinach co jakiś czas. Nie jestem może już tak responsywny jak kiedyś, zawsze Bogdan się śmiał, że ty jesteś gościu taki, że do ciebie się napisze o każdej porze dnia, to ty w 10 sekund odpisujesz na Facebooku. Bo tylko pik, dż, pik i ja odpisywałem, zawsze tak było. A teraz staram się troszkę to ograniczać, żeby też ludzie docenili to, że ja, znaczy może nie docenili, zrozumieli to, że ja kurde mam taki tryb życia, że jest mega ciężko. Jak ktoś mi dzwoni, w ogóle teraz każdy chce organizować galę, każdy ma jakiś biznes, każdy chce, żebym mu dawał pieniądze, pomagał, wspierał. Ja bardzo chętnie wspieram oczywiście, ale też w miarach rozsądku, no bo ja nie jestem w stanie codziennie przelewać, ktoś mówi, daj 200 zł, daj 1000 zł, daj tutaj, tutaj dziewczynka, tutaj chłopiec, tu ktoś inny. To jest mega trudne. O, 12, koziołki. Dawno nie widziałem. Dawno nie widziałem. Ja nie widziałem też. No kurde, akurat zeszli po złej stronie, ale warto zobaczyć. Nie, nie z tego. No ale tak to wygląda, no staram się to rozsądnie do tego podchodzić i naprawdę, żeby też się nie zajechać, bo no jestem przemęczony mocno. No ale mocno. To skoro jesteś tak bardzo zajęty, a mimo to chcesz jeszcze spróbować swoich sił w klatce, to powiedz mi, co tak naprawdę Cię motywuje? To jest dalej chęć, nie wiem, sprawdzenia swoich umiejętności, udowodnienia czegoś sobie, nie wiem. Jednak pieniążki są tym głównym motywatorem. Dlaczego chcesz, wiesz, jeszcze poświęcić, przekształcić swój tryb życia, żeby poświęcić się treningom i wejść do klatki? No przecież... Znaczy, pieniędzy nie ma tutaj, jest. Bo ja walczę za darmo. Robię to dla siebie, bo nie musiałbym walczyć, bo i tak... Jesteśmy w firmie, wiadomo, że nie będę brał z własnej firmy pieniędzy, walczę za free, ale robię to, no na przykład jak walczyłem z bonusem, to walczyłem dla chorej Mai, która jest chora na białaczkę limfoblastyczną. No to nie było jakieś super duże wynagrodzenie, ale jednak te parę tysięcy mogłem przekazać. No i też to traktowałem jako bardziej przygodę, tak ambicjonalnie bardziej, jako chęć, kurczę, spróbowania się. Mega to była dla mnie zajawka, mega przygoda w ogóle, to jest zajebiste. No i tutaj też takie chęć udowodnienia sobie czegoś, adrenalina. Te treningi nie są łatwe, ale mimo wszystko zajebista przygoda. Kurczę, mega szanuję. Wiesz, ja to bym... Ja to gdybym szedł na konferencję, to chętnie miał gościa, którego nie lubię i taki, wiesz, dreszczok, takie, wiesz, prawdziwe dymy. Jestem niezłym zadymiarzem i chętnie bym takiego rywala chciał właśnie. Z Lafonem lubimy sobie podogryzać, ale nie ma takiej kosy. Ale lubimy sobie podgryzać, to już jest fajne i to jest coś fajnego, to jest fajna przygoda. No a powiedz mi, jako włodarze, jak bardzo wpływacie na zawodników, żeby na konferencjach podkręcali? Czy zawodnicy... Dobre pytanie, bo dużo ludzi myśli, że wiesz, co są stawki te konferencje, a ja mówię sobie, kurde, wiesz, to tak nie działa, bo my jakby wchodząc na konferencję, to mamy brief do zawodników i jedyna rzecz, jaką robimy, to mówimy, panowie, konferencja, dajcie czadu. I wiesz, to jest tylko to, co mówię, to naprawdę. Dajcie czadu, widzowie was oglądają, będzie zajebiście, będzie show. To, co oni robią, to jest, nie namawiamy nikogo do żadnych akcji, wiesz. To, co się dzieje, to nie jest zreżyserowane, bo to by wyszło. Tak sądzę, to by wyglądało sztucznie. Gdzieś tam ja z Lafonem sobie podkręcałem, wiadomo, tu do niego wstałem, wiesz, jakiś taki face to face. To wiadomo, ale to też jest moja wizja jakaś. Każdy może zrobić, co chce. A w większości konflikty są takie, że wiele ludzi się faktycznie nie lubią. Więc my nie musimy tego podkręcać, bo oni się już faktycznie mocno nie lubią. Jak na przykład Kasjusz z Krychą, czy Krycha z Kasim, co ja tam miałem im powiedzieć? No oni się nie lubią. Jeszcze mam bardziej ich, żeby się pozabijali tam. Nie potrzebuję podkręcać takich zawodników. Myślę, że mamy i tak dobrą dawkę show i tutaj. A zresztą u nas jest tak, jak jest za ostro, to ludzie mówią, ale masakra, co to jest? Tak, jest cisza, jest spokój, ale nuda. Tak będzie zawsze. Nigdy wszystkim nie dogodzisz, ale to musi być takie zrównoważone, że wiesz, no po prostu mamy kilka zawsze konfliktów, mamy kilka walk sportowych i siłą rzeczy tu nie trzeba nic ustawiać, bo wszystko samo wychodzi w planie. No a powiedz mi, Fame MMA pójdzie bardziej w stronę tą sportową, czy bardziej w stronę show, gdybyś tak miał popatrzeć teraz na... Będą to nowi celebryci, no, nowe osoby, czy jednak będziecie stawiać na tych, którzy już się, powiedzmy, Fame MMA sprawdzili i widać, że ten poziom sportowy rośnie? Będą to nowe osoby. Teraz nawet propozycję dostał bardzo, bardzo mocno frykowy twórca muzyczny. Jeszcze o tym nigdzie nie mówiłem, ale ze środowiska club, rap, coś takiego.
mega ciekawy twórca, kontrowersyjny i nie będzie to nigdy ściśle sportowa gala, ściśle freakowa. Znaczy inaczej, to jest freakowa gala, są elementy show, są elementy sportowe. Myślę, że będziemy to równoważyli. Będzie kilka walk sportowych bardziej, a kilka walk takich osób jak na przykład ta osoba, która ma teraz 3 miesiące czy 4 na przygotowanie się. No i po prostu wchodzi, to jest dobry świr, więc kurde, na pewno będzie się działo. Czyli rozumiem, że na Fame MMA 7 będzie mocne nazwisko, tak? No, na pewno ciekawe, mocne nazwisko. Sześć, bo to Anglia jednak... Anglia to jest, Anglia jest Fame MMA UK 1. Okej. No co kurczę, to w takim razie czekam. No, tak. Dziękuję Ci bardzo za wywiad, nie będę dłużej męczył. Dziękuję. A Was zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka i tam tych innych rzeczy, które trzeba zrobić. I wbijajcie na Insta Artura Kornika SW i na mojego Wojtek Gola. Pozdrawiamy, hej. Dzięki wielkie. Kurczę, ładnie, sprawnie poszło.